Cześć moi drodzy, dzisiaj moim Państwa gościem jest Adam Biegański. Cześć Adam. Cześć, witam wszystkich. No przede wszystkim fajny toporek. Super, wiem, sam wybierałem, przeglądałem sporo tych toporków, ten mi wpadł najbardziej w oko. Tego wybrałem. Słuchaj, zanim przejdziemy do walki, to powiedz jeszcze, który z nas ma dłuższą brodę, twoim zdaniem? No chyba ja, kolego. Musisz jeszcze trochę pohodować. Adam, co się stało, że zabrakło fajerwerków w tej walce przede wszystkim? No... Sorry za takie pytanie raz na wstępie. Jasne, wiem o co chodzi. 3 tygodnie temu walczyłem, trochę za dużo wagi nabrałem. Przyszło mi zbijać z 95, prawie 6 kilo. Robiłem jeszcze przedwczoraj i 3 dni temu 2 razy saunę, 2 razy wannę. Miałem trochę problemu właśnie ze zbiciem wagi i brakło mi troszeczkę pary, no. Więc następnym razem się tak nie zapuszczę. Czułem, żebym tą walkę skończył, gdybym był taki w 100% taki gotowy, no nie? A był w twoim odczuciu taki moment, w którym byłeś blisko tego skończenia w tej walce? Był. Miałem tam 2 razy dopięty, znaczy 2 razy miałem podłapany side choke, ale raz nawet przyszedłem dobrze do tej pozycji, tylko zostało 10 sekund do końca. Przeciwnik to przytrzymał, potem miałem 2 razy. Zabrakło trochę pary, żeby przycisnąć i skończyć to ciosami, także wolałem tą walkę przekontrolować z góry i ją na spokojnie kontrolować, szukać jakiejś okazji, niż tam bezpośrednio się podpalać. Plan taktyczny zrealizowałeś, czy zabrakłeś akcji, które założyliście sobie wcześniej? Czy braliśmy pod uwagę to, że to on będzie klinczował i on będzie chciał obalać, ale dosyć łatwo mi się go przewróciło. Po pierwszym obaleniu zobaczyłem, że bez problemu go przewrócę, czy drugi, czy trzeci, czy czwarty raz. Także wolałem pójść w tą płaszczyznę, gdzie ja jestem lepszy, a gdzie on jest słabszy. Kiedy kolejny występ? Myślę, że pewnie wakacje, po wakacjach. Na razie to 3 tygodnie przerwy sobie planuję zrobić i troszeczkę uregulować wagę do mniejszej. Może być ciężko, co? Może być ciężko, zawsze po walce puszczają hamulce, ale będę starał się pohamować. Powiedz chwilę o przygotowaniach. Z kim, gdzie się przygotowałeś do tej walki? No przygotowałem się w klubie, razem tam pod okiem trenera Pawła Zalewskiego oraz wyjeżdżaliśmy też na sparingi do WCA Fight Team. Konkretna ekipa, super, pozdrawiam chłopaków. Naprawdę konkretnie tam posparowałem i wiedziałem, że wychodząc do tej walki zrobiłem wszystko, co trzeba i wiedziałem, że wygram. Będziesz częściej odwiedzał WCA? Tak, na pewno planujemy tam regularnie jeździć, co tydzień, co dwa przed każdą walką, bo naprawdę mamy dosyć blisko, jest to tylko 2 godziny drogi, a takiej ekipy no chyba nigdzie nie znajdziemy. Okej, Adam, nie męczę się dłużej, serdecznie dziękuję za wywiad, gratuluję jeszcze raz zwycięstwa, do zobaczenia. Dzięki wielkie, do zobaczenia.